odcinku dzisiaj gramy w Lepiej narysujesz, wygrywasz to, edycja świąteczna. Czemu nie jesteśmy ubrane na świąteczne? Czapki! Powinny się pojawić takie czapki. Tak, trzy, cztery czapki. Wow! No i tak, mamy kartki. Będzie 5 rund od najtańszej rzeczy do najdroższej rzeczy. No dobra, no to bez zbędnego gadania. A, wy zasubskrybujcie kanał jeszcze, żeby być na bieżąco. Zostawcie dzwoneczek. Tak. Łapkę w górę. I komentarz. Moi drodzy, tutaj z tyłu znajduje się koło fortuny i będziemy losować na nim czas, jaki mamy na narysowanie tego oto pięknego naszego przedmiotu. I jeszcze bardzo ważna informacja jest taka, że to wy będziecie decydować, kto z nas wygra daną rundę. Na Instagramie. Możecie wpatrzeć na nasz Instagram. W ogóle nie powiedziałam, że jestem z dziewczynami. Klaudia, Emilka i Nikola, ale pewnie je widzicie wszyscy bardzo dobrze, więc... No, rozetnijmy oczy. Dobra. Możecie otworzyć. To się dotknęłam przypadkiem. Fajne, no. Dobra, no to rosujemy. Ciekawe, który kolor teraz. Ale rosujemy najpierw czas. Tak. 45 sekund. I teraz tak, poproszę pana, żeby nam pan czas tutaj odmierzał. Asystent, gdzie jest mój asystent? Halo? Chciałam powiedzieć, że Klaudia podobno tutaj jest jakaś pro w rysowaniu i malowaniu, więc odejmujemy jej czas. Ja nie mam wygrać. Ona z zamkniętymi oczami będzie robić. Tak. 45 sekund, uwaga, 3, 2, 1, start. No nie! Co teraz? Ale tragedia, dobra, to ja sobie zacznę od pyk, pyk, pyk. Ja się czuję, jak miałam 5 lat, jak patrzę na ten obrazek, najgorzej. Stracę za to czasu! Kurde! Nie wiem, co mam zrobić. Dobra, czarny, czarny, czarny. Czemu się jeszcze nie kończy czas? Jest jakoś mega dużo czasu. Tak, no. Ale to dobrze. No. O, dobra! No nie! Ej, wszystkie mamy mega czas! Czemu ty masz takie ładne? Ej, szczerze? Wyszło nam całkiem spoko. Dobra, 3, 4. Ja chciałam powiedzieć, że ja nie rozumiem, no, jak ja można też, tak ja ładnie też narysować. Ja cóż, myślałam, że czegoś jakiegoś mojego tutaj elementu nie rozumiecie. Ja się tak starałam. Ej, ale tutaj faktycznie minus punkt, że nie ma koloru. No. Kurde, szczerze ciężko mi ocenić tutaj wszystkich, bo każdy ma, na przykład ty masz ładne, ale nie masz kolorów. Ty masz gwiazdki, tutaj fajnie się wybijają. Ja na przykład mam koślawego, ty masz ładnego tego, ale to mi się nie podoba, więc jakby wszystkie. Ale mam czapkę Mikołaja, że nie macie. No tak. Ty masz taki słoik trochę. No a ty masz jak od Nutelli właśnie. Teraz wstawimy wszystkie obrazki na Instastory i ludzie będą decydować, kto wygra. I na koniec się dowiecie i osoba, która wygra, zgarnia właśnie klucz. Runda druga. Poprosimy. Teraz będzie coś skomplikowanego. No, też mi się tak wydaje. O, dźwięk. Kula jakaś. No, coś okrągłego, nie? Coś ciężkiego. Takie gujało. 3, 2, 3. Wow! O, ale to będzie ciężko. Ale to będzie strasznie ciężkie. Ładnie. Ej, ale szczerze jest mega skomplikowane, tak. No. Ej, nie no, bardzo fajny, chciałabym, to pasowało mi to, nie ukrywam tutaj do mieszkanka. No, no dobra. Trzeba więcej czasu, no. Monia, idź losować. Dużo, wylosuj. No. 3 minuty. 3 minuty, no. 3 minuty by było najlepiej. Józef, rysuję 5. Dobra. 3, 4. 25 sekund. Nie ma szans. Nie ma No trudno. Czemu musimy sobie dać radę, słuchajcie, baby, no. A właśnie, bo przecież to jest białe. No, znaczy białego by nie było widać, ale w sumie nie wiem, czym najlepiej. Obramowanie wystarczy czarne zrobić. I podpowiadek, podpowiadek. W sumie czarny. Ja już poluję na ten czarny. Uwaga, czas, start. Jezu, jakie łączna. Ja rysowałam psa. Co to jest, w ogóle? Jezu, nie! Nie czuję się najgorsze! Co to za liście? Nie, coś wam powiem szczerze, jestem w szoku, co wy tu odwaliłyście, patrzcie na moje! Ej, Klaudia! Ej, ja myślałam, że pójdzie mi najgorzej, szczerze, bo ja już widziałam, wiecie jaką ja mu twarz narysowałam? Czy widzicie jego twarz? No ale ja uważam, że poszło mi dobrze, no, uważam, że ma tak, tak, tak. Też tak uważam, i zmieniłaś kolory. Tymczasem my. Ej, a ja w ogóle jako jedyna w pionie to namalowałam. Szczerze? To było strasznie ciężkie. Ta, ja myślę, że wygrał. Runda trzecia. Teraz daję wam coś mega trudnego. O nie. To nie było trudne? Ja obstawiam choinkę. Choinkę w kartonie. Z wodą. O Jezu. Proszę co to jest? Ja nie widzę.
widzę, co to jest. No, czyli to są światełka. Ładne. Ale teraz faktycznie, jak to namalować? Z opakowaniem i instrukcją? Wiesz co, ja myślę, że po prostu narysujmy lampki. No, lampki. Dobra. Wiecie, o co chodzi. Ale to nie będą takie ciężkie jak lampki. Dobra, idę losować czas. Jest to bardzo mało, szczerze wam powiem, ale nie jest źle. 3, 4. O! Nie, to jest fatalna runda. To jest fatalna runda, też to potwierdzam. Skończyłam przed czasem. Co ty robisz? Jest sztos. Klaudia? Ja narysowałam jedną. Dobra. Przepraszam bardzo, pokaż co ty zrobiłaś. A ja mam wrażenie, że ty to już celowo, bo jesteś dla nas tak miła, że chcesz przegrać. A jedna z gwiazdy akurat. Klaudia, co to ma być? To jest jedna taka gwiazdka dziewczyny. Ja, szczegóły są najważniejsze. Nie, ja uważam, że nam poszło mega dobrze. Para. Jestem najgorsza w to. Co? Nie no, ja nie wiem, one chyba się nad nami zlitowały. Aż mi się gorąco w tej czapce zrobiło. Cisza, czwarta runda. Już? Ej, nie. Jezu, tak, coś mi światło tu zabrało. Bo to jest ogromne, więc muszę. Serio? No, nie ruszaj, zabieraj. To jest choinka, nie? No. Możecie otworzyć. Ej, ja muszę to wygrać, muszę to mieć. Ej, jaki to rozmiar? Mój. Jakiś mały. Mega słodkie. Nie. One są jak tak nie uniwersalne. Ja się mieszczę. 37, ja mam 37. A wy? 40. Ja też 40. No to dziewczynki, trzeba nam wystąpić. Ale będzie na prezent dla... Tak. Kurde, ale szczerze, mega fajne. Tak, no. Ja uwielbiam takie kapki. Dawaj, dawaj, 2 minutki. A wiecie, co jest najlepsze, że zdążymy się podzielić kolorami. Dobra, uwaga. Tak. Jezu, masz! Nie, tak mi sprawa, daj mi malować klucz. Ja nie mam bruzy. Ale to była bitwa, ty mnie zabrałaś po prostu spod tego. Nie no, to ja brzydko namalowałam przez to, że zrobiłaś jej spinę. Ej, ja się mega skupiam teraz jak coś, nie? O, ja też, ale... Dobra, ja robię czerwony nos. Jak ja mam go narysować, tą głowę wielką jego? Przecież to nie jest możliwe teraz. Co to jest? Nie, dobra, daję radę. Chyba. Jak mi pięknie wyszło, matko. Tak? Ej. Ja nawet nie patrzę, nie mam czasu na was patrzeć. Ja też nie, ale szczerze wyszło jej pięknie, bo widziałam trochę. Ej, nie, mi nie wyszło najgorzej. Która trzęsie stołem? Ja, bo nos maluję. Co ona robi? No nie, myślałam, że ja mam pięknie. Czekaj, ja już skończyłam. A dobra, wezmę jakieś ciemniejsze, żeby to pokolorować. Ej, ja to jeszcze pokoloruję, haha. Coś czuję, że przegram tą rundę. Ej, szczerze, ja jestem naprawdę tragiczna w rysowaniu. No. Próbuję zrobić cienie, wiecie, co robić? Ja już chyba skończyłam, wiecie? Już nie rysuję. Mam. Tak, ja tak samo. Masz te dwa za... Emilka! Ładnie, co? Ładnie, ja rysowałam mega brzydko. Ej, moje rogi są tragiczne. O, koniec! Ej, że co ty zrobiłaś? Ale wy macie ładnie. To jest nie ale ty masz... Mam wrażenie, że ja potrzebowałam tego odcinka, że to są dla mnie warsztaty, naprawdę. Czy wy, dziewczyny, widzicie te rogi? Porównajcie teraz z moim pierwszym obrazkiem. Ale mocno wam poszło, szczerze, bardzo ładnie. Jednak jest. Ja nie wiedziałam jak narysować rogi, co jest grane. Szczerze, mega ładne są nasze obrazki. Mega ładne. Wy macie tak profesjonalnie, a ja mam jak dziecko z przedszkola po prostu. Nie, kurde. Widzowie zdecydują. Ostatnia runda. Coś ciężkiego. Co to jest? Jakieś pudełko. Dziwny środek. A może kalendarz adwentowy? Uwaga, proszę otworzyć... Oczy za 3, 4. No, otworzyłam wcześniej. Ej, jest! Ej, ale nice! Już wcześniej mówiłyście, że może być tak, kula. Tak. I czy ona... Ej, otwórzmy ją. No to będzie ciężkie do namalowania. Uwaga, unboxing. Wow, ona jest, będzie się tak... Ona gra! To jest pozytywne! Nie! Losuję czas, moi kochane. Stos! Idealnie. Idealnie. 3, 4. Ja sobie zrobię najpierw research. Beskity, ja się postaram. Ja teraz tryharduję. Chcę powiedzieć, że cieszę się, bo mi wychodzi. A wy? No, spoko. So far. Nie, no naprawdę szczerze zwaliłam. To was może pocieszy jakkolwiek. Próbuję też teraz cieniować. To jest mocne, że każdy zupełnie ma coś innego. Z innej strony, inaczej wiesz, to jest super. Ej, długo te 2,5 minuty. Dłużej niż tu, czy co?
Te buty były krótsze. O, jest to! O, ale ładnie. Bana. Podoba mi się twoja Emilka. No nie, właśnie, patrz co ja namalowałam. To jest piękne, stara. Ej, ale chcę obiecać. Ten prezent malować. Chcę obiecać, że jak wygram to, to zagracie papierkami nożyce we trzy i... Żeby nie było, że przekupuję was widzowie, bo ja was wszystkich kocham. Ale u Moni na przykład mega doceniam, że zrobiła to. Bo ja właśnie kminiłam, żeby zostawić tutaj takie coś i pomalować resztę. Bo tak zawsze kula odbija, no. Ej, ja chcę powiedzieć, że Emilka to jest jedna z tych osób, co mówi: nie, ja się nie nauczyłam na sprawdzian. Tymczasem dostała piątkę. Klaudia z kolei była tą osobą, co mówiła: ja to wiecie, no wiadomo, wiadomo. Nie chcę was. To by było na tyle. Nie, 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 ja mam dla was bonusowe, coś fajnego, bo tak ładnie malujecie dziewczyny, że możecie jeszcze wygrać. Piernikowy dom! Wow! Ej, to jest najlepsze. Ej, no, zarąbiste. Zróbmy go teraz razem. Tak, zróbmy go. To brzmiało jak jakiś wyreżyserowany. Ale nie było, nie było. Mega to, ej, to brzmiało jak z filmu. Zróbmy, dawajcie. No. I musimy taki, jaki zrobimy, odwzorować. Ej, to jest ładniejsze. To najładniejszy drobinomek. No. Kto kocha pierniczki? Ja też. No. I pachnie słodko, naprawdę. Bonusowy fragment widzowie macie, proszę bardzo. Za to proszę dostawić lajka. Ja, to jest dach. Ale ślicznie pachnie. No patrzcie, to idzie tu, tylko trzeba to się przytrzymać. Ty... O nie. No, tylko wtedy to. Uczymy to zaraz. Dobra, spróbujmy chociaż. Widzicie? Nice. I jestem w szoku, że to się łączy tym lukrem. I teraz gdzie nałożyć? Tu. O? Ten dach trzeba skleić. Ten dach nie ma szans w ogóle się wstrzymać. Dobra, czekaj, spróbujemy. Emilka, czemu ty stałaś być optymistyczna? Ja po tobie to tutaj przejęłam. Ja mam optymizm, ale taki krótkotrwały po prostu. Ej, nie, szczerze, bądźcie optymistami jak Emilka, ja przez nią też taka teraz jestem. Uwierzyłam, że to się uda i to się udało. Dobra, uwaga. Przytrzymajmy to. O, tylko szkoda, że nie ma tego, bo nie ma na co się oprzeć. To nie przytrzymuję tego wcale. Czekaj. Czy możemy to zjeść? Mam jeszcze optymistycznie podejście. O, ja też. Ja wiem komin. Smakuje plastikiem. Dobra, ale trochę było takie plastikowe na początku. To nie mówiłem wam, że to nie jest do jedzenia? Mówiłeś. Zapraszam na ogłoszenie wyników. Chciałem pogratulować każdej z was, dziewczyny. Dałyście radę. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. No ale co? Generalnie było bardzo zróżnicowane głosowanie wśród widzów, ale Termofor, czyli pierwszą nagrodę, wygrywa osoba, która zrobiła ten rysunek. Klaudia! Klaudia! Ale tak strzelałyśmy. Proszę, wręczenie nagrody. Dziękuję bardzo. Tego pięknego konia wędruje do... Klaudii! Klaudia! Proszę bardzo, Klaudia. Te wspaniałe gwiazdki. To myślę, ja. Według widzów. Nie myślę, że Monia. Tak? No. Dobrze myślisz, Emilka! To jest Emilka. A, myślę, że to Moni. Dobrze myślisz, że... Źle myślisz, Emilka! Proszę bardzo, to dla siebie. Jej! Czy ja nic nie wygram? O! Tego jestem mega ciekawa. Na pewno Emilka, 100%. No nie, właśnie. Ja myślę, że albo Klaudia, albo Nikola. Ja myślę, że któraś z was w tym trójkę, ja to na pewno. Kapcie wędrują do Moni! Nie, to są Emilki! Pedro, co z tobą? A już byłam w szoku. Klaudia idzie w łeb. My też. Ostatnia nagroda, słuchajcie. Czy macie szansę? O, no to jest akurat fajna nagroda. Ta piękna kula wędruje, a jednocześnie wygrywa całą konkurencję. Klaudia. Wygrywa osoba, która narysowała ten przepiękny rysunek. Klaudia! Proszę, jakie? Proszę bardzo. Klaudia. Gratulacje, Klaudia. Pokaż tą kulę! Nie wiem, w sensie gratulacje. Nie no, ogólnie Klaudia, ty pięknie rysujesz, ale ta kula... Gratuluję wam dziewczyny, my jesteśmy przegrywami po prostu, super. Nie, wam też dobrze szło. Ale to trzeba podobiłyśmy. A wam dziękujemy widzowie za oglądanie tego odcinka, wpadajcie na nasze Instagramy, zostawcie suba, a tutaj jest lista ostatnich subskrybentów, jeżeli chcecie się tu znaleźć, no to koniecznie subujcie. Buziaczki, kocham was.